Dzisiaj świat powie nam, że musimy być samowystarczalni. Dzisiaj świat powie, że należy się Tobie nagroda, że wykonałeś wielką pracę, że dobrze wykonałeś swoje zadanie. My też czasami tak sądzimy, że za wszystko, co robimy, należy się nagroda. Należy się zauważenie ze strony innych, docenienie. Tak dzisiaj jest skonstruowany świat. A dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam zupełnie inne myślenie i pokazuje nam zupełnie inną logikę. Logikę Bożą. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Dla Boga nieważne jest to, ile uczynimy. Dla Boga ważne jest to, czy prawdziwie chcemy w tym wszystkim, co robimy, służyć Jemu i drugiemu człowiekowi. To jest jeden z naszych podstawowych błędów. My służymy, oczywiście, ale często służymy sobie, swoim zachciankom, swoim ambicjom, temu, co sądzimy, że dla nas jest istotne i ważne. A Bóg mówi inaczej. Tak, służ, ale mi i drugiemu człowiekowi, bo tak naprawdę wtedy w tym się spełnisz. Tak naprawdę wtedy będziemy odczuwać prawdziwą radość i satysfakcję. Jeżeli zauważymy, że w tym wszystkim, co robimy, On jest obecny i że czynimy to dla Niego. Inny fragment Słowa Bożego mówi nam, że czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Jeżeli żyję, pracuję, wypełniam swoje obowiązki, troszczę się o swoich najbliższych, to nie dlatego, że jest to jakiś mój plan, moja ambicja, moje zadanie. Te zadania powierzył mi Bóg. Jestem Jego sługą. Sługa kojarzy nam się często dzisiaj tak negatywnie, wręcz pejoratywnie. A w tym znaczeniu biblijnym to rzeczywiście człowiek oddany Bogu. Człowiek, który potrafi dostrzec coś więcej niż czubek własnego nosa. Człowiek, który zauważył, że to najpierw Bóg przyszedł służyć. Bo ten fragment dzisiejszej Ewangelii przypomina mi jeszcze inny fragment Ewangelii Jana, kiedy Jezus klęka przed swoimi uczniami i obmywa im nogi. Bóg, który stał się sługą. Bóg, który dał przykład tego, jak mamy żyć, jak mamy czynić. Bądź sługą, prawdziwym sługą, nieużytecznym, tym, który wie, co jest w życiu najważniejsze.